W świadomości zachodnich społeczeństw żywy jest stereotyp buddysty mnicha ubranego w kolorowe szaty. Tymczasem większość praktykujących europejskich buddystów to osoby świeckie, które prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe. Ponieważ buddyzm opiera się na wartościach bliskich zachodniej kulturze, samodzielnym i krytycznym myśleniu, wolności i altruizmie, w ciągu ostatnich lat nauki diamentowej drogi szeroko rozprzestrzeniły się na zachodzie. Buddyzm jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Pochodzi od historycznego Buddy Shakyamuniego, który urodził się 2,5 tysiąca lat temu w północnych Indiach. Po latach medytacji w wieku 35 lat osiągnął oświecenie, stan trwałej radości, nieustraszoności i współczucia, nie wynikający z uwarunkowanych zjawisk, lecz bezpośrednio z ponadczasowej natury umysłu. Po osiągnięciu oświecenia, Budda przez 45 lat udzielił 84 tysięcy wskazówek. Nauki te nazywane są w sanskrycie dharmą, co znaczy, jakimi rzeczy są. Nie mają one charakteru zakazów i nakazów. Studiowanie ich, praktykowanie medytacji oraz stosowanie na co dzień buddyjskiego poglądu prowadzi do osiągnięcia pełnego rozwoju umysłu, czyli oświecenia. Budda przekazywał nauki w zależności od zdolności swoich uczniów. W ten sposób powstało wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa droga to najwyższe nauki Buddy, których celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji. Praktyka buddyzmu diamentowej drogi opiera się na trzech filarach. Poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są doskonałe, medytacji, przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz skutecznym działaniu, wypływającym z uzyskanego w ten sposób wglądu. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie, co szczególnie odpowiada ludziom na Zachodzie, którzy często prowadzą intensywny tryb życia. Wszyscy słyszą buddyzm i myślą wegetarianizm, czerwone szaty i tak dalej, a tu czegoś takiego nie ma. I mi się totalnie podoba, że jest to europejskie, konkretne, logiczne, w dobrym stylu i naprawdę pasujące do tej kultury, którą mamy tutaj w Polsce i w Europie. Jesteś jednym z współorganizatorów tej imprezy. Możesz nam powiedzieć, dlaczego to robisz? Tak, jestem jednym ze współorganizatorów i jestem z tego dumny. I robię to, bo jest to moja potrzeba serca. Buddyzm spełnia ogromną, taką całościową rolę w moim życiu, ponieważ wpływa na każdy aspekt mojego funkcjonowania. I wiąże się to z tym, że jestem uważniejszy, jestem bardziej świadomy tego, co się dzieje z ludźmi, na których mi zależy. Jestem bardziej skupiony i tak naprawdę chodzi o to, że jestem bardziej praktyczny i skuteczniejszy. To jest fajne, że te metody są totalnie skuteczne i ludzie po prostu się totalnie rozwijają i stają się naprawdę dobrym przykładem dla innych i to, że medytacja rozwija jest faktem. Nie ma tutaj mistycyzmu, nie ma tutaj fantazji, nie ma jakichś słodkich opowieści, o Budda wtedy zrobił coś takiego. Nie, po prostu są suche metody, jest praca z umysłem i to daje efekty.
to jest lama? Lama Ole Dedal jest Duńczykiem, który sprowadził nauki Tybetu na zachód. I dlaczego on jest taki ważny dla ciebie? Ponieważ dzięki niemu właśnie poznałam nauki buddyjskie, co jest moim zdaniem jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w moim krótkim życiu. Kiedyś zobaczyłem plakat informujący o wykładzie Lamy Ole. Ten plakat zupełnie nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać plakat zapraszający na wykład jakiegokolwiek w ogóle buddysty. Jest on być może jedynym zupełnie na świecie białym, zachodnim i w pełni wykształconym na zachodzie mistrzem, który otrzymał pełny przekaz nauk buddyzmu tybetańskiego od żyjących w jego czasach nauczycieli buddyzmu tybetańskiego na wschodzie w Himalajach. Jest on żyjącym przykładem tego, że te nauki działają i właśnie dlatego to robimy. Actually, what he gives is in order to remove two veils from our mind. Często myślimy, że Budda przychodzi do nas i daje nam jakieś rzeczy, ale tak naprawdę usuwa on jedynie zasłony, które uniemożliwiają nam zobaczenie własnego umysłu. Which keep us from being totally conscious always and everywhere. Które uniemożliwiają nam być całkowicie świadomymi zawsze i wszędzie. And also from experiencing the full potential of our minds. I również zasłony te uniemożliwiają nam zobaczenie pełnego potencjału naszego umysłu. So what do we have that hinders us? What are the blocks for our full understanding? Co wobec tego nam w tym wszystkim przeszkadza? Czym są owe bloki, które uniemożliwiają nam całkowite zrozumienie? Well, first we have this thing you can call yo-yo feelings or mixed feelings. Po pierwsze, możemy tutaj mówić o takich uczuciach zwanych uczuciami yo-yo. Hope and fear, tomorrow and yesterday, I'm the best, I'm the worst. To znaczy, mam to na myśli obawy i oczekiwania, myślenie ja jestem lepszy, ja jestem najgorszy, myślenie wczoraj i jutro. So that's one block. To jest jeden z bloków. And another thing we have is stiff ideas. A druga rzecz, którą tu mamy, to sztywne poglądy. Our tendency to always look at the finger pointing to the moon, but never seeing the moon. To znaczy, które są naszą tendencją do patrzenia zawsze na palec wskazujący na księżyc, ale nigdy na sam księżyc. And Buddha tells us if these two veils fall away, then we are Buddhas. We recognize our true nature. Buddha mówi, że w momencie, kiedy te dwie zasłony odpadną, to staniemy się Buddami, rozpoznamy swoją własną oświeconą naturę. And what's the advice that Buddha gives here? Jakiego typu rady Buddha przekazuje tutaj? So first we have to somehow live in such a way that we are not in trouble with the whole world all the time. Więc po pierwsze powinniśmy żyć w taki sposób, byśmy nie mieli problemów z zewnętrznym światem przez cały czas. Because it is absorbing for a lot of our energy. Ponieważ to będzie absorbowało całą masę naszej energii. We find out what kinds of words, thoughts and actions which are our contact to the world bring the happiness we want and what brings the suffering we don't want. Powinniśmy zrozumieć, jakiego rodzaju myśli, słowa i działania w zewnętrznym świecie dadzą nam szczęście, którego poszukujemy, a jakiego rodzaju myśli, słowa i działania w zewnętrznym świecie spowodują cierpienie, którego nie chcemy. Really then, there are three things about mind. I wreszcie istnieją trzy rzeczy, które dotyczą umysłu. And the first one is not to hate anybody. Pierwsza to to, że staramy się, że nie nienawidzimy nikogo. So if we're surrounded by difficult people, więc jeżeli jesteśmy otoczeni trudnymi ludźmi, the smart thing to do is to wish them masses of happiness. Powinniśmy życzyć im całych olbrzymich ilości szczęścia. Just very far away in a nice place. Daleko od nas, ale w miłym miejscu. Then either they don't come back. Wtedy albo nie wrócą. Or if they come back, ale albo jeżeli wrócą, it may be his friends, right? Być może będą już naszymi przyjaciółmi.